Dobrze, dobrze, jeszcze bliżej, jeszcze... A, mam was! Teraz musicie obejrzeć Flesza. Czas na mały powrót do Alexa, nowej gry studia Piranha Bytes, która u nas cieszy się dużym zainteresowaniem. Według Steam Spy produkcja trafiła do ponad 100 tysięcy użytkowników. To niezły wynik, ale wydane niedawno Divinity Original Sin 2 nabiło już ponad 800 tysięcy sprzedanych kopii. Niestety Alex najwyraźniej nie spodobał się też amerykańskiej prasie. GameSpot wystawił mu jedynie 4 punkty na 10 możliwych, a IGN ocenił grę na 49 punktów na 100. NeoGAF, kultowe forum dotyczące gier, skąd wiele portali takich jak nasz kradnie newsy, to znaczy czerpiemy stamtąd inspirację dla naszej pasji. W weekend zostało tymczasowo zamknięte. Stało się tak po oskarżeniach na tle seksualnym, jakie padły pod adresem jednego z jego założycieli. Po tym zajściu wielu moderów i użytkowników rozpoczęło bojkot strony, na skutek którego na kilka godzin zniknęła ona z sieci. NeoGAF powrócił, a jego szef broni się przed zarzutami. Co z tego wyniknie, zobaczymy. The match action. Underneath these you'll notice 4 in-match tabs. Football Manager to jedna z tych serii, które wychodzą, sprzedają się dobrze, ale nigdy nie brylują na salonach. Trudno o to, jeśli jesteś symulatorem tabelek i zestawień, prawda? To jednak może się zmienić, bo dzięki współpracy Sports Interactive ze studiem Creative Assembly, Football Manager 2018 otrzyma nowy tryb graficzny. Ma on być znacznie bardziej realistyczny i widowiskowy niż wcześniej. Total War piłka nożna nadchodzi. Często pytacie, czy zrobimy materiał z gry Sword Art Online. Może materiału nie będzie, ale wspominamy o odsłonie serii z ubiegłego roku z pod tytułem Hollow Realization. Ta konsolowa do niedawna produkcja wyjdzie na PC-tach 27 października. W wydaniu PC-towym znajdziemy wszystkie DLC. Gra reprezentuje gatunek RPG akcji i jest oparta na popularnym uniwersum. The Evil Within 2, horror studia Tango Gameworks, ma zakodowany i ukryty tryb grania z pierwszej osoby. Da się go aktywować wyłącznie na PC-tach po odblokowaniu w grze konsoli i wpisaniu odpowiedniej komendy. Jak widać na załączonym obrazku pochodzącym z kanału użytkownika skejcik.pl, gra wygląda w tym trybie całkiem uroczo. The Evil Within wyszedł na PC-tach i konsolach i na wszystkich platformach zebrał pozytywne oceny. Breaking news from Georgia. The separatists have occupied the region alongside the Russian. Sniper Ghost Warrior 3 na premierę nie radził sobie najlepiej, ale wygląda na to, że z czasem gra wychodzi na prostą. Świadczą o tym satysfakcjonujące wyniki CI Games za ostatni kwartał. Sprzedaż jest nieco lepsza niż oczekiwano po premierze, podaje Marek Tymiński, prezes firmy. Podobno CI Games rozpoczyna tłoczenie kolejnej partii gry na konsole, gdyż pudełka się wyprzedały. Niedługo mają ruszyć też pełne prace nad Lords of the Fallen 2. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia. Pa, pa.